Zapraszam wszystkich do kuchni Mario. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj upieczemy sernik gotowany na półkruchym maślanym spodzie. Przepyszny, rewelacyjny i łatwy w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego pysznego ciasta. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do misy robota przełożyłam pokrojone masło. Jest to zimne masło. Do tego 3/4 szklanki cukru, 1 cukier waniliowy. Wszystko będę ucierać. Do masła wleję 1 jajko. Masło rzuciłam zimne. Teraz będę pomału dosypywać mąki, aby ono lepiej się utarło. Teraz wsypuję odrobinę mąki. Do tego proszek do pieczenia i miksujemy. Teraz wszystko ładnie się utarło. Wsypujemy resztę mąki. Podczas ucierania do ciasta dodam 2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany. Półkruche ciasto mamy gotowe. Piękne ciasto, plastyczne, elastyczne. Blaszkę o rozmiarze 25 na 30 cm wykładamy papierem. To jest blaszka szklana, tak naprawdę nie potrzebuję tego papieru. Chodzi o to, abyśmy na papierze rozwałkowali 3 blaty ciasta i je osobno upiekli. Jeżeli uda Wam się rozwałkować i włożyć do formy bez papieru, to można tak zrobić. Jednak ja wolę na papierze, bo to ciasto wtedy nie pęka. Ciasto dzielimy na 3 części. No i mamy pierwszy blat ciasta. Blaty ciasta pieczymy w temperaturze 180 stopni. Ja ustawiłam termoobieg i będę je piekła nie dłużej niż 15 minut. Następne 2 blaty mam już rozwałkowane, jeden się piecze, no i włożymy je do piekarnika i te 3 blaty będą pięknie upieczone. Do garnka przekładam pokrojoną kostkę masła. Do masła dodaję szklankę cukru, można dodać jego trochę mniej, jednak użyję sera bez dodatków, jest to czysty ser mielony, tak więc ta szklanka cukru nie będzie za dużo. Podgrzewamy, aż masło się rozpuści. Dodam również 1 cukier waniliowy. Masło się już rozpuściło, teraz dodajemy cały ser. Mieszamy, aż masa się połączy. Masę cały czas mieszamy, nie doprowadzamy do wrzenia. Teraz wlewamy 3 jajka i również energicznie mieszamy. Zakręcam gaz. Teraz rozmieszam 2 budynie z mlekiem. Do miski wlałam szklankę mleka, do tego wsypuję 2 budynie waniliowe bez cukru po 40 gram. Wsypuję drugi budyń i mieszam. Podgrzewamy teraz ser mocniej i masę należy zagotować, ale z tymi wymieszanymi budyniami. Dobrze, mieszamy. Masa serowa już się zaczyna gotować. Dokładnie mieszamy. Jak już masa się zagotuje, zakręcamy gaz i wylejemy ją na nasze upieczone spody. Na tej samej blaszce, na której piekłam spody, wyłożyłam pierwszy z blat. On jest jeszcze ciepły i wcale nie musi być zimny. Teraz wylewamy część masy serowej. Starajmy się ją podzielić tak, aby wystarczyła na wszystkie blaty. Na to następny blat ciasta. Ponownie ser. Nie dociskamy blatów, one po prostu same namiękną i pięknie się ułożą. I tutaj zostawiłam troszeczkę sera tylko na górny blat ciasta. Tutaj cieniutko ta ostatnia warstwa, ponieważ jeszcze przyjdą truskawki i galaretka. Tak przygotowany sernik pozostawiamy, aż całkowicie ostygnie. W międzyczasie możemy przygotować sobie galaretkę, żeby również ostygła i żeby zaczęła tężyć. Na zimny sernik rozkładam krojone truskawki. Na wierzch ciasta rozkładamy już tężejącą galaretkę. Ciasto wkładamy do lodówki na około godzinę. Ciasto już się schłodziło, galaretka pięknie zastygła, tak więc możemy je kroić. Tak wygląda sernik na półkruchym cieście.
Jest rewelacyjny. Pięknie wygląda, pięknie się kroi. Jeszcze spróbujemy tego pysznego sernika. On pięknie się kroi, zobaczcie. Brak słów. Przepyszny, rozpływający się w ustach. To ciasto półkruche przeszło wilgocią sera. Jest przepyszne. Polecam chociaż raz na jakiś czas, raz w roku bynajmniej, jak są truskawki, przygotować taki sernik. Jest rewelacyjny, smaczny, niepowtarzalny. Po prostu polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.